Dzisiaj mamy oficjalne otwarcie spółdzielni Słonia Chata. Jest otwarcie budynku, jeżeli chodzi o gastronomię, która się znajduje na piętrze, a także warsztatu samochodowego, który mamy na dole, gdzie się obecnie znajdujemy. Budynek został przekazany przez Urząd Gminy Tuczna. Został on wcześniej zrewitalizowany i wyremontowany przez Urząd Gminy ze środków pozyskanych w Unii, unijnych. I został on przekazany dla użytkowania spółdzielni, która została zawiązana, także założycielem jest Urząd Gminy Tuczna, łącznie ze Strażą Ochotniczą z Tucznej. Mamy tutaj dosyć szeroki zakres działalności, gdyż oprócz mechaniki, gastronomii, która jest właściwie skupiona na cateringu, gdzie wykonujemy już na dzień dzisiejszy, obsługujemy program posiłków dla osób starszych, realizowany w współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tucznej. Także mamy zakład mechaniki, w którym obecnie się znajdujemy. Będą wykonywane wszelkiego rodzaju naprawy pojazdów samochodowych, ale także pojazdów ciężarowych i ciągników. Chcielibyśmy zacząć od drobnych napraw układów hamulcowych, układów kierowniczych, wymiana oleju. Natomiast z czasem powiększać zakres swojej działalności w tym kierunku. Także będziemy uświadczymy tak naprawdę już usługi z zakresu remontowo-budowlanego. Dziś jako spółdzielnia wygraliśmy przetarg na wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego w Tucznej, który obecnie realizujemy. Także wykonujemy różnego rodzaju prace remontowo-budowlane. Jeżeli chodzi o przystosowanie budynku, w części też przystosowywaliśmy sami ten budynek. Wykonywaliśmy tutaj instalację teletechniczną, wykonaliśmy także instalację pneumatyczną, żeby móc sprawniej funkcjonować tutaj w tym miejscu. Oprócz tego realizujemy, także zatrudniamy opiekunki, które realizujemy, łącznie spółdzielnia realizuje projekt asystent osoby starszej, także to także w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tucznej, który zaczęliśmy realizować już od 16 września. Przede wszystkim trzeba zwrócić na to uwagę, jest to spółdzielnia socjalna. My jako spółdzielnia socjalna zatrudniamy na dzień dzisiejszy 10 osób wykluczonych społecznie. Także to są osoby z różnego rodzaju wykluczenia społecznego, a także osoby niepełnosprawne. Także to należy podkreślić, które tworzą tak jakby gro, cały trzon pracowników. Chciałem jeszcze także przede wszystkim skierować podziękowania tutaj dla pana wójta gminy Tuczna, który właściwie zapoczątkował całość, jeżeli chodzi o spółdzielnię socjalną. Sam remont tego budynku już był z założeniem tego, że będzie tu w przyszłości znajdowała się spółdzielnia socjalna. Także jeszcze raz chylimy czoło do pana wójta i dziękujemy za tak wspaniały pomysł i dzięki tak naprawdę niemu możemy tutaj realizować przepiękną rzecz, którą jest spółdzielnia socjalna. Ten obiekt powstał w ramach większego projektu pod nazwą Rewitalizacja Gminy Tuczna. Także w ramach tego działania rozłożonego na 2 lata ten jeden obiekt tutaj został adaptowany, wyposażony. Poza tym jeszcze 3 obiekty świetlicowe w Żukach, w Ulce Zabłockiej, Bokince Królewskiej oraz przestrzeń publiczna wokół Zespołu Szkół w Tucznej. Udało nam się tutaj całkiem niedawno właśnie uruchomić ten obiekt. Troszeczkę czasu nam zeszło na wyłonienie oferenta na wyposażenie obiektu, wyposażenie gastronomii, części gastronomicznej i części tej warsztatowej, ponieważ też trafiliśmy na zmianę przepisów. Na przełomie roku była zmiana ustawy o zamówieniach publicznych, także oferenci mieli kłopoty z właściwym złożeniem oferty. Niemniej jednak udało się. Pierwotnie planowałem, że spółdzielnia rozpocznie tutaj swoją działalność w marcu. No, mamy październik, także ponad półroczny poślizg, no ale całe szczęście jest, działa, funkcjonuje. W ramach tego projektu obiekt został adaptowany, wyremontowany za kwotę około 1,5 miliona złotych, natomiast wyposażenie kosztowało ponad 300 tysięcy złotych, zarówno w sumie części tej gastronomicznej i warsztatowej. Także kwota ponad 1 800 000 złotych została tutaj w tym obiekcie zainwestowana. Pieniążki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, z działania Rewitalizacja, tak jak mówiłem.
Gminny udział to około 15% w tej kwoty, także pozostała część to pomoc unijna. Całe szczęście przetargi ogłosiliśmy w ubiegłym roku, gdy były jeszcze dosyć spokojne ceny, jeżeli chodzi o budowlankę, i umowy zostały podpisane w ubiegłym roku, także no teraz w tym roku na pewno nie tego poziomu cen byśmy już nie utrzymali, ale udało się właśnie to, że pośpieszyliśmy się z projektem po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim i w zasadzie według ubiegłorocznych cen te wszystkie obiekty kubaturowe zostały, umowy na te obiekty zostały podpisane. Do końca listopada mają wykonawcy zakończyć jeszcze remonty w świetlicach. Tak jak mówiłem, te trzy świetlice z końcem listopada też mam nadzieję, że będzie uroczyste otwarcie. Też zorganizujemy dni otwarte w tych obiektach. Ten budynek był jednym z elementów, tak jak mówiłem, bo działanie, ten wniosek rewitalizacja został rozłożony na 2 lata. Też ze względów budżetowych, bo mamy budżet skromny, także nie udałoby nam się w jednym roku budżetowym ponieść takiego kosztu. I w ramach właśnie tego wniosku dużego 5 takich zadań zostało wyłonionych. Pierwsze zadanie to przestrzeń przy szkole, tak jak mówiłem, przy Zespole Szkół Sztucznej. Siłownia zewnętrzna, skwerek, utwardzenie, latarnie hybrydowe. Druga inwestycja to właśnie ten obiekt po byłej spółdzielni kółek rolniczych, tu gdzie jesteśmy, gdzie od początku zamierzamy uruchomić właśnie spółdzielnię socjalną. No i jeszcze 3 obiekty to są właśnie obiekty świetlicowe w Żukach, w Wólce Zabłockiej i w Bokince Królewskiej, które jeszcze trwają prace, ponieważ wykonawcy mają do końca listopada termin, żeby ukończyć prace remontowe. To jest jeden z takich kroków, które zaplanowałem na to, ażeby aktywność mieszkańców podnieść, pobudzić. Myślę, że to już chwyciło, bo widzę duże zainteresowanie. Natomiast mimo takiej sytuacji na rynku pracy, jaką mamy, no to z tego co wiem, prezes ma jeszcze problemy ze skompletowaniem personelu, ale myślę, że z czasem mu się to uda. Także jak to się mówi, dajemy wędkę po to, żeby inni użytkownicy mogli złapać rybę, i tym się kierujemy w funkcjonowaniu gminy. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę z tej inicjatywy. Jest to naprawdę inicjatywa, która jest oczekiwana przez mieszkańców gminy Tuszna, ale nie tylko. Wreszcie u nas zaczynają się mieszkańcy organizować i trzeba było niestety kilku lat, zanim ten projekt ujrzał światło dzienne. Widzimy, że na wsiach są potrzeby, żeby się ludzie mogli spotkać, żeby ludzie mogli porozmawiać właśnie w takich miejscach, żeby mogli przyjść przy herbacie czy przy bardzo smacznych pierogach, które są serwowane, posiedzieć i spędzić czas. A sama inwestycja i wspólna chata jako spółdzielnia socjalna? Bardzo dobry pomysł na zagospodarowanie pewnych osób, które niestety w niektórych dziedzinach nie mogły się odnaleźć. Tutaj są potrzeby w stosunku do kucharek, w stosunku do mechaników i tak dalej. Bardzo ważne usługi właśnie w zakresie szczególnie mechaniki takiej na wsi. Wiele osób ma ciągniki, prawda? I Tuszna jest oddalona do środków, gdzie jakiś remont koła, podstawowy remont sprzętu był wielką trudnością. Dzisiaj rolnik będzie mógł to załatwić tutaj na miejscu, a nawet dowiedziałem się od pana prezesa, że pozyskają taki sprzęt, że będą mogli dojechać w pole do rolnika i tam na miejscu zdjąć mu to tak zwany mobilny punkt obsługi właśnie. Bardzo dobry pomysł. Rozumiem, że pan jako przewodniczący Rady Powiatu, ale również mieszkańcy tych terenów i obserwujący to, co się tutaj stało i wydarzyło i to, co się dzieje, będzie kibicował dalszemu rozwoju tego miejsca, a pomysły na dalszy rozwój tego miejsca są. Tak, dzisiaj świętujemy uroczystość otwarcie. Dzisiaj widzimy pierwszych mieszkańców, którzy właśnie przyszli, a już pojawiają się nowe pomysły, na przykład postawienie hali, która będzie obsługiwała około 100 osób na różne uroczystości okolicznościowe, takie jak na przykład czy pogrzeby, czy komunie, czy małe wesele i tak dalej. Trzymamy kciuki. Również trzymamy kciuki za pana wójta, za radę i za osoby, które chcą brać te sprawy w swoje ręce.